Fundacja TVS kolejny raz rusza z pomocą. Tym razem wsparciem będą objęci stomatolodzy, którzy mimo zagrożenia koronawirusem nieśli pomoc pacjentom w trudnym dla nich okresie pandemii. Brak opieki stomatologicznej jest poważnym problemem dla nas wszystkich, dla pacjentów. Stąd nasze wsparcie kierujemy do tych gabinetów, które mają szczególnie podpisaną umowę z Narodowym Funduszem i mimo zagrożenia wirusowego nie zamykają swoich gabinetów, tylko podejmują się leczenia. Są po prostu otwarte. Nie wyobrażam sobie chodzenia z bólem zęba czy z łamanym zębem i nie mieć możliwości zaleczenia tego. Pomoc finansowa od Fundacji TVS powędruje m.in. do gabinetu Dental Silesia w Katowicach. Jest to dla nas też wielka pomoc i bardzo chciałam podziękować jako właściciel Enzos Dental za tak ogromne wsparcie i docenienie naszej pracy, naszej misji, można nawet powiedzieć, w obecnych warunkach. W pierwszym okresie pandemii koronawirusa wiele gabinetów stomatologicznych było zamkniętych. Wiele też doliczało pacjentom dodatkowe opłaty za przyjęcie na wizytę. Najważniejszym dla nas punktem było przyjmować pacjentów w trybie pilnym oraz doraźnym, co też było zgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Sytuacje typu ból, obrzęk, złamania, to było dla nas najważniejsze. Chcieliśmy wychodzić takim sytuacjom naprzeciw, by jak największej liczbie osób pomóc, zwłaszcza w sytuacji, gdy tak wiele placówek było zamkniętych i pacjenci nie mieli gdzie szukać pomocy. Fundacja TVS została powołana do życia w czerwcu 2010 roku przez zarząd telewizji TVS. Swoją działalność rozpoczęła 1 listopada.